Mamo, co się stało? Czemu wydajesz takie dziwne dźwięki, jak jakaś stara babcia? Myślę, że twój brat zaraz pojawi się na świecie. Teraz? Czy mogłabyś zadzwonić do taty, do pracy? Tak, mamo, nie ruszaj się. Zaraz zadzwonię do taty. Dobrze, że znam taty numer na pamięć. 5388 25. Halo, tato, musisz szybko do domu przyjechać. Mama mówi, że zaczyna rodzić. I brzmi jak stara babcia. Przyjeżdżaj szybko. Mamo, tata zaraz przyjedzie, spokojnie. O, świetnie się spisałaś, Lena. Mogę ci coś pomóc? Mogę przynieść ci wody na przykład? Nie, dziękuję. No, jestem. I co, już się zaczęło? Nie bój się, wszystko będzie w porządku. Wszystko już mam przygotowane, wszystkiego się nauczyłam na kursie rodzenia. I to nie jest moje pierwsze dziecko, także... Ale strasznie boli. O, to muszą być rodzice Chrissy. Lena, umówiliśmy się z rodzicami Chrissy, że jak poród się zacznie, to oni cię odbiorą i zadzwonimy do ciebie od razu, jak urodzi się dziecko, dobrze? Cześć! Hej, tata przyszł mnie przywiózł, czeka na nas na dole. Czy już widać głowę dziecka? Nie, jeszcze nie jest już tak zaawansowany ten poród. Czasami trwa nawet 13 godzin. I co będziemy teraz robić? Możemy obejrzeć jakiś film. Może Krainę Lodu? Krainę Lodu? Przecież oglądałyśmy to już 60 razy. Nie szkodzi. Obejrzymy jeszcze raz. No dobra. Dzień dobry. Moja żona zaraz urodzi. Czy mogę się pani nią zająć? Oczywiście. Proszę za mną. Jak długo pani ma już skurcze? Kiedy to się zaczęło? Dzisiaj rano, ale teraz są co 2 minuty się pojawiają te skurcze. O, to zaraz się zacznie. O, ten film jest super. Tak, też go kocham. Też bym chciała mieszkać w takim pięknym zamku. A, i chciałabym tak ładnie umieć czarować i śpiewać. A kogo lubisz najbardziej? Svena i Olafa i Elzę i Anię. Lubię wszystkich. A ja lubię najbardziej Elzę. O, myślę, że się zaczyna. Lena, właśnie dzwonili twoi rodzice. Mówili, że urodziła się już twoja siostra. Co? Siostra? Miał być chłopiec. Tato, gdzie ona jest? Cii, mama śpi. I twoja siostrzyczka też tutaj jest, zobacz. O, jaka śliczna, jaka malutka. Tato, a ona już ma jakieś imię? Zdecydowaliśmy z mamą, że ty wybierzesz dla niej imię. Ale dlaczego to jest dziewczynka, a nie chłopiec? No, my też się zdziwiliśmy. To była dla nas niespodzianka. Czekaliśmy na chłopca, ale mamy córeczkę. O, cześć mamo, już się obudziłaś. O, cześć kochanie. Fajnie, że już tu jesteś. Widziałaś już swoją siostrzyczkę? Tak, widziałam, jest piękna. I taka malutka. Tata mówił, że mogę dla niej wybrać imię. Tak właśnie zdecydowaliśmy. Masz jakiś już pomysł? Elza!